dobre granie. Renata Przemyk na naszej antenie nieprzypadkowo, dlatego że właśnie ta artystka będzie główną gwiazdą 10. jubileuszowego, trudne słowo, Festiwalu Piosenki Artystycznej Poetycka Dolina w Warszawie. To jest trudne. Trudne słowo. 1 września się ta impreza odbędzie i jej gospodarzem i dyrektorem artystycznym jest Jarosław Wasik, który jest oczywiście z nami w studiu. Cześć. Dzień dobry, cześć, witam was serdecznie. Ale ja myślę, że warto dodać, że Jarek jest również założycielem tego festiwalu. Tak jest i też występował podczas pierwszej edycji ze swoim zespołem. Natomiast jeżeli chodzi o tegoroczną edycję, fantastyczna wiadomość dla młodych artystów, którzy chcieliby się tam pokazać, jeszcze chyba przez 2 dni jest taka opcja. Tak, można się jeszcze zgłaszać do 3 sierpnia. Poetycka Dolina, ja muszę wam powiedzieć, że jak to się stało w ogóle, bo to jest ciekawe miejsce, Służew nad Dolinką, bardzo fajna dzielnica Warszawy, w sumie blisko od centrum, jeździ tam metro, więc można się dostać dosłownie w 12 minut z centrum. To w ogóle kiedyś była wieś Służew, została wiele lat temu wchłonięta do Warszawy. No w tej chwili to można byłoby powiedzieć, że to jest prawie centrum. I są tak, 2 ogromne osiedla, a między nimi duży pas zieleni z drzewami, z rzeczką. W ogóle tak trochę się nie chce wierzyć w to, jak tam się jest, że to jest Warszawa i tak jeszcze blisko centrum. I ja pewnego dnia tam wyszedłem kiedyś do tego parku i pomyślałem sobie, że to jest fajne miejsce, żeby zrobić tam poetycką imprezę. Wtedy nie było tam takich lokalowych warunków, więc cała impreza odbywała się w plenerze, włącznie z konkursem. Natomiast w tej chwili zbudowany tam jest, no od 3 lat działa Służewski Dom Kultury, jeden z najładniejszych domów kultury, jakie naprawdę znam w Polsce. To jest taki dom kultury z ogrodem, ze ścianką do wspinaczki, taki trochę w stylu skandynawskim. To są takie jakby sieć domków drewnianych. Sala jest na -1, bardzo, bardzo piękna, taka na 200 osób. Także są świetne warunki w tej chwili. Kiedy myśmy ruszali z Poetycką Doliną, no to budowaliśmy scenę w parku i Dom Kultury wtedy się mieścił w barakach pobudowniczych metra i tak przez 10 lat ten Dom Kultury tam istniał. Także a metro to zaplecze dopiero było słabe. Co powstało. No, znaczy metro na Służew jeździ od dosyć dawna, bo ten odcinek do Kabat był pierwszy, także tam w sumie wiem, że bardzo ludzie chętnie zawsze kupowali mieszkania. To jest w ogóle niesamowite osiedle też. Bo to jest takie osiedle, gdzie bardzo dużo inteligencji mieszka. Po prostu w latach 70. dawano tam inteligencji mieszkania. I na przykład na tym osiedlu, słuchajcie, mieszkał Zbigniew Jerzyna, poeta, mieszka Krzysztof Karasek, poeta, mieszka pani profesor Janion. Na tym osiedlu niestety został zamordowany słynny artysta, malarz Zbigniew Beksiński, Zdzisław Beksiński. Przepraszam. Także jest mural poświęcony Beksińskiemu. Jakby ludzie tam pamiętają. Beksiński co prawda zdaje się pochodził z Sanoka, ale wybrał właśnie to miejsce i tam zginął tragicznie. Świetna publiczność tam jest. Na te koncerty, zwłaszcza ten galowy koncert wieczorny, przychodzi zazwyczaj mnóstwo ludzi. Bez względu na to, kto występuje. No ale zawsze są to gwiazdy z nurtu piosenki artystycznej. Do rozmowy z Jarosławem Wasikiem o 10. Festiwalu Piosenki Artystycznej Poetycka Dolina. Powrócimy już za chwilę. A skoro mówiliśmy o koncertach wieczornych, galowych, warto posłuchać zeszłorocznej gwiazdy, czyli zespołu Raz, Dwa, Trzy. Mam nadzieję, że nikomu nie trzeba przedstawiać tego utworu. Może tak dla formalności powiem, że to jutro możemy być szczęśliwi. Dobre granie. Chciałem cię podpytać o poezję śpiewaną, właśnie piosenkę poetycką, bo wiesz, stereotypowo słuchają nas młodzi ludzie. Podchodzę do takiego młodego człowieka i mówię, posłuchaj, to jest fajne. No to powiesz, że nie, że to do zasypiania i to moja babcia słucha zapewne. Że swetrowcy i że w ogóle tak, dokładnie. Jacek Kaczmarski. Liście na głowie. No, i jak ich, i teraz pytanie, jak ich przekonać właśnie do piosenki poetyckiej, albo inaczej, czy w ogóle trzeba ich przekonywać, i czy to jest dla zamkniętego środowiska ludzi, którzy poszukują takiej muzyki? Są ludzie, którzy poszukują, tak.
Znaczy ja myślę, że jeśli chodzi o wykonawców, to trochę jest spadek. W takim znaczeniu, że jakby obserwuję odrobinę mniejsze zainteresowanie wykonywaniem tej piosenki, ale publiczność jest cały czas. To znaczy to jest publiczność taka bardzo wierna. To nie jest publiczność zdradzająca. Znaczy ja myślę, że jak ktoś jest fanem Grzegorza Turnała, to jak się stał fanem mając 16 lat, to dziś ma na przykład tam 40 i jest dalej fanem. To jest wierna publiczność, bardzo. I to jest zresztą, myślę, że Poetycka Dolina ma też wierną publiczność, bo tam no, takie kilkaset osób do tysiąca przychodzi na te koncerty. Pamiętam, że mieliśmy kiedyś potężne obawy, bo strasznie lał deszcz cały dzień. Pamiętam, że wtedy gwiazdą festiwalu była Edyta Geppert. I po prostu, słuchajcie, no cały dzień padało, tak naprawdę nieprzyjemnie. I koncert pani Edyty był o 20, za 5 przestało padać, a i tak już było z 500 osób, po prostu czekało na ten koncert i potem były jakieś potężne tłumy. Także jakby o publiczność my się nigdy nie martwimy. Ja myślę, że na koncert Renaty Przemek na pewno przyjdą ludzie. Zastanawiałem się 2 lata temu, bo naszym gościem była Kasia Groniec i Kasia śpiewała taki specyficzny materiał, czyli płytę Zoo z piosenkami Osieckie, ale jednak w dziwny sposób były te piosenki trochę zaaranżowane. No a no naprawdę, było full. No na raz, dwa, trzy to wiecie, w zeszłym roku to nie było gdzie palca włożyć. My zazwyczaj tam to tak organizujemy, że jest z 200 krzeseł przed sceną, a po prostu ludzie stoją, bo ten koncert trwa 1,5–2 godziny. To jest w ogóle ta Dolina Służewiecka, to jest takie miejsce, gdzie ludzie z psami przychodzą na przykład, przyjeżdżają na rowerkach. Biegają, to ustalaliśmy tak, przed chwilą. Tak, biegają, w ogóle na co dzień tam w ogóle Nordic Walking, wiem, że seniorzy bardzo lubią to miejsce. My też między tymi drzewami od 10 lat wieszamy takie lampiony, mamy takie specjalne zrobione, wiecie, jak w amerykańskich filmach. Na Dzień Niepodległości. Są takie lampiony kolorowe, to mamy specjalnie, pamiętam 10 lat temu takie mega długie, 100-metrowe przedłużacze porobiliśmy, także robi się klimat takiego święta poezji. Zresztą laureaci dotychczasowych edycji Poetyckiej Doliny pokazują, że no to jest bardzo bogaty gatunek, różnorodna gałąź, można powiedzieć, dlatego że z jednej strony tacy artyści jak Chwila Nieuwagi, Krzysztof Napiórkowski, no ale też zerknąłem na 7. edycję, no i wtedy drugie miejsce zajął Paweł Leszowski. Ktoś może powiedzieć, no nie do końca kojarzę, ale jak już powiem Leski, no to wiadomo. Bardzo wielu słuchaczy skojarzy, więc nasz chyba kolega. To jest naturalne, że ta piosenka literacka powoli miesza się z alternatywą, z innymi gatunkami i chyba też tego chcecie podczas tego festiwalu, żeby pokazać to całe bogactwo, całe spektrum. No w zeszłym roku na przykład jury miał problem, komu przyznać pierwszą nagrodę, więc przyznało ex aequo 2 pierwsze nagrody świetnym 2 dziewczynom, Joasi Nawojskiej i Adze Ozon. Aga Ozon to jest dla mnie trochę taka polska Alicia Keys. Świetnie Aga gra na fortepianie, kapitalnie śpiewa autorskie rzeczy, w ogóle jakaś coś takiego czarownego jest w niej, jest niezwykle piękna. Bardzo się cieszę, bo zazwyczaj ci laureaci Poetyckiej Doliny to są ludzie, którzy właściwie już mają trochę ugruntowaną taką pozycję i miło mi, że przyjeżdżają, ale wiecie, myślę, że też przyjeżdżają dlatego, że Test Festiwal to jest trochę moja ambicja. Mam z tym trochę zachodu, ale warto. To jest festiwal, na którym zawsze zmienia się jury. Każdego roku. Jest tylko jeden stały element. Zresztą kiedyś Dowza dowcipkowała, że umrze na placu boju. To jest Elżbieta Zapędowska, która jest od pierwszej edycji jurorką, ale Elżbieta Zapędowska była już wszędzie jurorką chyba na tak, całym ale świecie. U nas jest zawsze jurorką i
Ja zapraszam jeszcze innych jurorów. Każdego roku się zmieniają. Na przykład w tym roku będzie Adam Sztaba, będzie Robert Kasprzycki i Marcin Kusy z Radiowej Jedynki. I to też pokazuje, że kompleksowo podchodzicie do tematu, bo ktoś od śpiewu, ktoś od tej literackiej otoczki, ktoś od muzyczno-aranżacyjnej. A tak, poza tym to są kapitalne nazwiska, które na młodych artystów naprawdę działają. No wiecie co, mnie kiedyś, pamiętam jak bardzo wszyscy byli zdziwieni, że ja wymyśliłem, żeby Kazimierę Sztukę zaprosić. Kazimiera Sztuka okazał się świetnym jurorem w ogóle, bo ona ma po prostu dobry gust, przede wszystkim ma zaplecze literackie niezwykłe, ale już naprawdę było tak wielu, była i Krystyna Tkacz w jury, i Maria Szabłowska, i Lora Szafran, Tomek Raczek, Michał Ogórek był nawet kiedyś jurorem na Poetyckiej Dolinie, także każdego roku staram się zmieniać i myślę, że też ci laureaci różnych festiwali, którzy już wygrali sporo festiwali, przyjeżdżają też na Poetycką Dolinę, bo wiedzą, że będą taką czystą kartką dla tych jurorów, prawda? Że to jest taki skład jurorski, który się na żadnym innym festiwalu nie powtórzy i obiecuję, że w przyszłym roku także będzie zupełnie inne rzeczy. Do rozmowy z Jarosławem Wasikiem powrócimy już za chwilę. I o tym, że Jarosław Wasik bardzo szeroko podchodzi do tematu piosenki studenckiej, literackiej, świadczy choćby zespół FMXDM. No, ci to są bardzo zdolni. Jeden z laureatów 28. zimowej Giełdy Piosenki, tegorocznej imprezy, gdzie jurorem był właśnie Jarek. Posłuchajmy ich Pije do lustra. Dobre granie. Rozmawiamy cały czas o Poetyckiej Dolinie. Wspomnieliśmy o tym, że do 3 sierpnia można jeszcze się zgłaszać na ten festiwal, że jest część konkursowa, no ale warto wspomnieć o tym, że też zawsze jest ten wabik Gwiazda Wieczoru, jest koncert galowy. W tym roku wystąpi, jak już mówiliśmy, Renata Przemyk, ale z tego, co widziałem na afiszu, sięgnie do korzeni swojego repertuaru, to też będzie wyjątkowy koncert. Tak, tak, bo poprosiliśmy Renatę, Renata ostatnio gra Koena bardzo często, bo to jest jej najnowsza płyta, ale poprosiliśmy, żeby takie the best of jednak się pojawiło. Zresztą z Raz, Dwa, Trzy też tak rozmawiałem, że jakby wiem, że ta publiczność, która przychodzi na festiwal, oczekuje, żeby dostać takie pudełko z różnymi czekoladkami, więc będą piosenki z płyty Jachozna. Zresztą fenomenalne. Ja jestem fanem do dziś tej płyty. Warto przypomnieć, jak nie tylko Sławek Wolski, bo to on napisał te piosenki. Także myślę, że będzie fajny klimat, no i też liczę na to, że się uda zaśpiewać laureatom przed Renatą. Także jak tylko nam jakiś po prostu mega deszcz nie rozwali atmosfery, a może pomoże taki deszcz. No, będzie klimat. Będzie klimat, tak. To zapewne będzie miło. A przegląd jest w ogóle, konkurs jest od 14, bo to jest jednodniowy festiwal. Można oczywiście wejść na te przesłuchania konkursowe. Zresztą w ogóle wstęp jest na ten festiwal bezpłatny. A czy to jest też wabik. Czy twoim zdaniem poezja śpiewana, piosenka poetycka potrzebuje jakiejś takiej ewolucji, żeby cały czas być na tym rynku, czy nawet rewolucji, czy powinna pozostać taka, jaka jest? Ja myślę, że pewnie muzycznie trochę tak i producencko, bo teksty te poetyckie muszą się być, bronią. Tak, tak, tak. I one się bronią i ludzie piszą ładnie, poetycko, ale widzę, że tak troszkę coraz prościej i to jest fajne, przystępniej. Natomiast producencko pewnie tak, chociaż to młode pokolenie wywodzące się z piosenki poetyckiej bardzo fajnie kombinuje muzycznie i choćby Leski jest takim świetnym przykładem. A wciąż pisze świetne teksty. Wciąż pisze świetne teksty, a gdzieś to jest poszło dalej, prawda? Nie powiedzielibyśmy o tym, że to jest piosenka poetycka. Jest sporo takich osób wywodzących się w ogóle z tego kręgu, z tego nurtu. Organek jest taką postacią. Ja Organka, słuchajcie, poznałem na FAMie w Świnoujściu, czyli na festiwalu studenckim. Jeszcze przed Sofą chyba. Właśnie w czasie za czasów Sofy. I widać, że gdzieś te korzenie on swoje ma w poezji, prawda? No, nie stało się to tak nagle.
Tylko u niego też widać lata pracy i tworzenia. I sporo jest takich wykonawców właśnie, którzy gdzieś zaczynali w piosence poetyckiej. Ja na przykład słyszałem, że ponoć Sarsa też zaczynała na jakichś przeglądach poezji śpiewanej. Jako Marta. Ale szczerze powiedziawszy, nie zetknąłem się. I też nie do końca odczuwam wpływy piosenki poetyckiej w tej twórczości. Natomiast wiele osób jest takich, wiecie, myślę, że to jest też tak, że ci ludzie śpiewający piosenkę artystyczną, oni często zaczynają od jakiegoś teatru amatorskiego, od jakiegoś ruchu recytatorskiego, tak to jest, czyli od szkoły, gdzieś to się bierze w czasach liceum, jakieś warsztaty teatralne i tak dalej, i tak dalej. Wiele osób tak zaczyna i później decyduje się, żeby pozostać w tej piosence poetyckiej. I jeżeli wybiegam za daleko w przyszłość, to przepraszam, ale chciałbym spytać o pewną kwestię. W zeszłym roku stała się rzecz bardzo smutna, ale jednocześnie dla Opola wyjątkowa, dlatego że sam Jach Paszkiewicz namaścił nasze miasto, Muzeum Polskiej Piosenki, i tam się odbyła edycja Jach Film Festiwalu. Czy możemy spodziewać się, że w tym roku kolejna edycja też odbędzie się u nas? I jeżeli wybiegam za daleko w przyszłość, jeżeli to jest niedyskretne, to za daleko. Nie było pytania. Za daleko jeszcze są prowadzone rozmowy, no trochę kłopotem jest to, że nie ma Jacha. No i są spadkobiercy, z którymi trzeba rozmawiać, także pytanie jest dosyć odległe. Ja się bardzo cieszę, że udało się 25. Jachy zorganizować w Muzeum Polskiej Piosenki, ale pewnie więcej informacji przekażemy we wrześniu. Dziękuję bardzo serdecznie. Rozmawialiśmy o 10. Festiwalu Piosenki Artystycznej Poetycka Dolina. Rozpoczyna się już 1 września, ale można się jeszcze zgłaszać. Do piątku, do 3 sierpnia, do północy, mailem, wszystko na stronie Służewskiego Domu Kultury w Warszawie, a jak się wpisze Poetycka Dolina 2018, to na pewno się pojawią linki w internecie. sdkwaw.pl to adres internetowy. Rozmawialiśmy z dyrektorem artystycznym i także gospodarzem tego wydarzenia, czyli Jarosławem Wasikiem, na co dzień dyrektorem Muzeum Polskiej Piosenki. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dobre granie.